Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pytaniach i odpowiedziach. Są to filmy z cyklu, w którym odpowiadam na Wasze pytania i taki film zazwyczaj ukazuje się w każdy pierwszy piątek miesiąca. No ale czasem te terminy się różnią, tak jak na przykład teraz publikuję akurat w drugi piątek miesiąca, no bo akurat wypadł długi weekend, więc postanowiłam opublikować ten film w drugi piątek miesiąca. No ale jeżeli dzieją się takie sytuacje, to ja na karcie swojej społeczności zawsze przed filmem, przed publikacją takiego filmu oznajmiam, że ten termin ulega przesunięciu. Także to wygląda tak pokrótce. A gdzie zadawać pytania? Otóż pytania zadawajcie w komentarzu pod filmem. Czyli jeżeli zadacie mi pytanie w komentarzu pod tym akurat filmem, to w kolejnym miesiącu, czyli w czerwcu, dajmy na to, że w pierwszy piątek czerwca, będę na te pytania udzielać odpowiedzi. No a jeżeli coś mi wypadnie, coś się przesunie, to zawsze daję znać na karcie swojej społeczności. Także zachęcam do subskrypcji, do obserwacji, bo wówczas będziecie ze wszystkimi moimi materiałami, informacjami czy właśnie takimi wiadomościami na bieżąco. No ale już nie będę przedłużać, bo to tak dla tych osób, które dopiero dołączyły, które nie wiedzą jeszcze po co ja te filmy robię z tej serii i w jaki sposób to się odbywa, ale przechodzę właśnie do odpowiadania na Wasze pytania. I pierwsze pytanie. Witaj, mam pytanie odnośnie ochrony przed komarami i kleszczami. Czy istnieją jakieś naturalne metody zamiast chemicznych środków w celu ich odstraszania? Oczywiście, że istnieją i to bardzo, bardzo wiele takich metod. Chociaż moją ulubioną metodą i wydaje mi się najbardziej skuteczną jest wrotycz. Z wrotycza robi się po prostu taki napar, który wykorzystujemy do spryskiwania odzieży, do spryskiwania ciała. Oczywiście nie jest to jedyna metoda i należy mieć na uwadze, że wrotycz jednak jest rośliną trującą, także z tym wrotyczem ostrożnie, ale jest naprawdę niesamowicie skuteczny. Są też inne rośliny, które sobie doskonale radzą z kleszczami, na przykład lawenda, bazylia, mięta, oregano, olejek z oregano. No ale według mnie ten wrotycz jest najlepszy. Są również dostępne takie mieszanki gotowe. Można poszukać w dobrych sklepach internetowych, ale równie dobrze można sobie zrobić takie mieszanki samodzielnie. Wlać do spryskiwacza i, tak jak już wspomniałam, na przykładzie wrotycza spryskiwać odzież czy ciało. No i wówczas kleszcze nie będą się nas czepiały. Ale wiecie co? Ja nie wam bardzo rzadko kleszczę, tak średnio raz na 5 lat gdzieś tam jednego znajdę, a przecież chodzę w ogrodzie, pracuję w ogrodzie, chodzę po trawie. No, kleszcze chowają się głównie w trawie. To jest mit, że one siedzą gdzieś wysoko na drzewach. One zazwyczaj są w trawach i ja chodzę codziennie na boso po trawie i absolutnie żadne kleszcze się mnie nie imają, a mojego psa jakby nie było, jednak tak, mimo że ma obroże, to czasem coś tam złapie, więc muszę ją codziennie dokładnie oglądać, no i jak tylko zobaczę takiego kleszcza, no to od razu wyciągam. No te obroże nie są tak w 100% skuteczne, a pies wiadomo łazi, wszędzie wlezie, no teraz na nią akurat patrzę, bo tutaj sobie leży. No i niestety łapie te kleszcze, w moim przypadku tego nie ma, ale moja dieta obfituje w duże ilości takich warzyw jak czosnek, cebula czy por, no i one chyba tego po prostu nie lubią, także moja dieta jest taka bardziej zasadowa, no bo ja odżywiam się akurat na dzień dzisiejszy tak bardzo warzywowo, owocowo i zajadam właśnie czosnek, por, cebulę, imbir. No imbir codziennie, bo robię sobie takie koktajle czy dodaję do soków wyciskanych wyciskarką, więc no jakoś do mnie kleszcze nie lgną, widocznie mnie nie lubią. Kiedyś miałam częściej, ale oczywiście jak zmieniłam dietę i zastosowałam częściej w swoim menu te warzywa, wspaniałe zresztą, no cudowne warzywa, no to akurat kleszcze się mnie nie imają, ale komary niestety nadal tak. Ja mam taką krew, którą komary uwielbiają. No ale kleszcze są zdecydowanie bardziej groźne niż komary, więc
Już tam machnęłam ręką na te komarzyska, a na szczęście jakoś te kleszcze się mnie nie imają. Także spokojnie można zastosować środki naturalne, wypróbować, co będzie najskuteczniejsze. No, według mnie jednak ten wrotycz jest bardzo fajny. Tylko jeszcze raz podkreślam, oby z nim ostrożnie. Kolejne pytanie, Ania. Właśnie zamówiłam gadżet. Inteligentna maseczka, nazywa się UFO 2. Tak, w normalnej cenie jest bardzo drogi, ale teraz był na jakiejś zniżce, więc to super okazja. Czytałam, że w sieci i panie są bardzo zadowolone działaniem tego gadżetu. Mam nadzieję, że to dobry wybór. Aniu, ja tego gadżetu nie znam, także ci nie pomogę. No, z ciekawości zerknę, co to jest, ale nie sądzę, żeby była ona jakaś obligatoryjna przy naturalnej pielęgnacji skóry. Także, no, sorry, ale nie jestem w stanie ci podpowiedzieć, bo nie znam tego gadżetu. I kolejne pytanie, może nie pytanie, ale stwierdzenie. Dziękuję Agnieszko za odpowiedź na moje pytanie odnośnie siemienia. Ta dietetyczka, odradzając spożycie świeżo zmielonego siemienia, nie miała na uwadze arszeniku. Mówiła coś o jelitach i ich nieszczelności. Nie tyle, że są spowodowane przez siemię, ale że siemię jej zdaniem wchodzi w te nieszczelności jakoś tak. Co ty na to? Pierwszy raz słyszę coś takiego, ja nie wiem, co ta dietetyczka miała na myśli, więc no musisz jej podpytać. Według mnie nie ma żadnych, no mogą być przeciwwskazania, jeżeli ktoś ma alergię, jeżeli ktoś faktycznie źle reaguje na siemię, jeżeli powoduje ono u niego jakieś problemy żołądkowe, no to wiadomo, że należy odstawić i spróbować w innej formie, tak jak już mówiłam, w formie kisielku. Ale generalnie zdrowe osoby nie powinny mieć z tym absolutnie żadnego problemu. Ja nie mam, więc sobie od czasu do czasu to siemielniane podjadam. Także musisz dowiedzieć się dokładnie, jeżeli cię ten problem bardziej interesuje, co ta pani miała takiego na myśli. Ja nie jestem telepatką. Także tyle na ten temat. I kolejne pytanie, Doris. Odkryłam Pani kanał kilka dni temu i jestem zachwycona Pani podejściem do pielęgnacji twarzy i ciała. Bardzo dziękuję i polecam się oczywiście na przyszłość, ale mam kilka pytań, które mnie ciekawią. Co Pani sądzi o połączeniu kwasu hialuronowego i witaminy E na twarz zamiast zwykłego oleju? Doris, wiesz co, wydaje mi się, że to jest za mało. Zawsze można dodać tę witaminę E do kwasu hialuronowego i oleju, ale sam kwas hialuronowy i sama witamina E to jednak troszeczkę za mało. Chyba, że jesteś osobą bardzo młodą i masz tłustą cerę i faktycznie nie potrzeba ci dodatkowego natłuszczenia w postaci oleju, to możesz wypróbować. To możesz wypróbować. W przypadku suchych cer, dojrzałych cer, to moim zdaniem jednak jest za mało. Spróbuj, zobacz, jak to się u Ciebie sprawdzi. No i jeżeli faktycznie masz bardzo tłustą cerę, nie potrzebujesz jakiegoś ekstra natłuszczenia, bo nawilżenie to jest potrzebne każdej cerze, ale teraz ja mówię o natłuszczeniu, no to możesz, oczywiście, że możesz, bo to są kwestie indywidualne. Także tak to wygląda. Co Pani sądzi o glinkach, algach, błotach w formie maseczek na twarz? No jak najbardziej w moim kursie Sekrety naturalnej pielęgnacji skóry jest nawet taki odrębny rozdział poświęcony glinkom. Jakie są rodzaje glinek i w jakich przypadkach je stosujemy, do jakich cer, na co się przydają i jakie mają właściwości. Także jak najbardziej glinki, algi, błota, tylko żeby jak najbardziej ekologiczne, bo pamiętaj, że algi no, pozyskiwane są z mórz, a morza jednak są bardzo zanieczyszczone, szczególnie rtęcią oraz innymi metalami ciężkimi, także to jest temat kontrowersyjny, więc te specyfiki należy pozyskiwać z dobrych źródeł i najlepiej jednak organiczne, ekologiczne, bo wówczas mamy większą pewność, że te produkty są czyste. I kolejne pytanie. Co Pani sądzi o demakijażu olejem kokosowym frakcjonowanym lub zwykłym olejem słonecznikowym lub rzepakowym? Olej kokosowy frakcjonowany jest to jednak olej trochę tutaj przetworzony przez człowieka. Człowiek maczał palce w procesie tworzenia. Ja takich olejów nie stosuję. Stosuję nierafinowany, pachnący olej kokosowy do pielęgnacji ciała. Akurat nie do mojej twarzy, bo mojej twarzy on nie odpowiada, ale
do skóry jak najbardziej. Jeżeli chcesz spróbować, spróbuj. No osobiście nie polecam olejów nierafinowanych, frakcjonowanych, gdzie tam człowiek maczał swoje palce, bo jednak nie jest to już produkt w 100% naturalny. Takie jest moje zdanie. Ja dążę do tego, żeby ta nasza pielęgnacja była jak najbardziej naturalna i opierała się o jak najbardziej naturalne składniki, gdzie człowiek tam nie za bardzo manewrował. Prawda? Tak to wygląda w moim przypadku. No niemniej, jak chcesz spróbować, no to oczywiście, no ja ci nie zabronię. To jest twoja decyzja. Ja tylko tutaj wyraziłam swoje zdanie. A jeżeli chodzi o zwykły olej słonecznikowy lub rzepakowy, owszem, możesz spróbować, dlaczego by nie? No ale też pamiętaj, że rzepak i słonecznik są nagminnie pryskane pestycydami, więc jeżeli chcesz próbować takich olejów, to również wyłącznie ekologicznie, ponieważ sam rzepak w procesie produkcji jest pryskany kilkakrotnie. Najpierw, żeby nie było kwastów Roundupem, a potem w procesie podsychania. Tak to właśnie wygląda, więc nie są to bezpieczne produkty, jeżeli nie są zupełnie ekologiczne. Olej słonecznikowy jest bardzo dobry w naturalnej pielęgnacji skóry, ponieważ jest niekomodogenny i jest bardzo polecany do cer tłustych, z zaskórnikami, z wypryskami. Naprawdę jest bardzo dobry, więc byłby to dobry wybór, z tym, że jak mówię, ekologiczny. Kolejne pytanie, czy masło kawowe można stosować bezpośrednio na twarz? Osobiście nie stosuję masła kawowego, stosuję ale masło kakaowe. Ja w ogóle jestem zagorzałą przeciwniczką kawy we wszelkiej postaci, chociaż zgodnie z terapią Gersona, lewatywy z kawy kapitalnie oczyszczają organizm i ta terapia jest stosowana w wielu poważnych, przewlekłych chorobach i naprawdę są kapitalne efekty tych kuracji. Bardzo dużo pacjentów wyleczonych. Więc kawa, na przykład według Gersona, to jedynie właśnie w postaci lewatyw, ale żadną inną drogą nie powinna dostawać się do naszego organizmu. Sama się o tym przekonałam, nie piję już kawy, oj, oj. Ze 3-4 lata i jest mi z tym bardzo dobrze. Wcześniej miałam różne dolegliwości, ale na ten temat, dlaczego nie piję kawy, wymieniłam tam 8 powodów, jest również film na moim kanale, więc ten film załączam tutaj, podpinam na karcie, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym filmem, to odsyłam do tego filmu. Mi osobiście bardzo pomogło przestanie picia kawy, bo miałam problemy z jelitami. Głównie na to patrzyłam, no i trochę jednak z takim rozdygotaniem, no bo za to odpowiada kortyzol, który jest sztucznie pobudzany przez kofeinę. Ale jeżeli chodzi o masło kawowe na twarz, to jak najbardziej możesz wypróbować. To, że ja go nie stosuję, to nie znaczy, że ty tego nie możesz wypróbować. Możesz, może ci posłużyć. Oczywiście naturalne masło kawowe. Ja stosuję masło kakaowe. Przepięknie pachnie, naprawdę przepięknie, bo to jest nierafinowane masło. No i oczywiście polecam. I bezpośrednio na twarz taką suchą nie nakładam. Najlepiej sprawdza się nałożone na wilgotną skórę twarzy albo na przykład, jeżeli już wcześniej aplikowałam sobie żel hialuronowy. Najpierw aplikuję żel hialuronowy, odczekam kilka, 2-3 minuty, no i później nanoszę masełko. Tak to wygląda, bo oleje troszeczkę inaczej. Olej mieszam z żelem hialuronowym, no bo to jest bardzo proste i wówczas taką mieszankę nakładam bezpośrednio na twarz, ale w przypadku maseł to najpierw smarujemy się żelem hialuronowym i potem nanosimy masełko na twarz. Zresztą na temat maseł i w ogóle jakie stosować, jakie masła, również jest taki film na kanale, więc też zamieszczam tutaj w kartach wyżej, podpinam ten film. Jeżeli będziesz zainteresowana, to sobie ten film obejrzysz na temat stosowania maseł. Także tak to wygląda w moim przypadku. Osobiście nie stosuję masła kawowego, ale możesz wypróbować. Nic nie stoi na przeszkodzie. Kolejne pytanie. Co pani sądzi o maseczce z żelu z siemienia lnianego na twarz? Oczywiście bardzo, bardzo dobra maseczka, tylko pamiętaj, że ten żel z siemienia lnianego jest
humektantem, czyli nawilżaczem i nakładany solo, no może jednak tą twarz wysuszyć, więc ja bym zmieszała taką maseczkę z jakimś olejem dodatkowo. I ta maseczka nie będzie wyciągała wilgoci z naskórka, no bo olej będzie zabezpieczał to niejako, więc moim zdaniem taka maseczka jak najbardziej z dodatkiem jakiegoś dobrego oleju. I kolejne pytanie. Posiadam naturalny ocet różany. Jak mogę go wykorzystać w pielęgnacji twarzy? Podobnie jak ocet jabłkowy, można robić z niego toniki do twarzy i przecierać po prostu twarz przed nałożeniem dalszych produktów naturalnych do pielęgnacji twarzy, bo jakoś tak trudno mi to nazwać kosmetykami, bo jednak kosmetyki kojarzą się z drogeriami i z takimi tymi nie za bardzo przyjaznymi dla naszych ciał substancjami. Także byłyby to wszystkie pytania. Oczywiście zachęcam do zadawania kolejnych pytań w komentarzach, a w pierwszy piątek czerwca będę na Wasze pytania odpowiadać. Serdecznie pozdrawiam. Miłego weekendu i do zobaczenia. Pa, pa!